Cześć, tu Kamil i zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Dzisiejszy vlog to wycieczka do zamku w Wiśniczu. Jeżeli jesteście w Krakowie bądź okolicach, możecie śmiało odwiedzić to miejsce. Dzieli je jakieś 30 minut drogi, 30-40 od samego Krakowa. Miejscowość to Stary Wiśnicz, zamek przepiękny, historyczny oczywiście, ze swoją historią, wybudowany w drugiej połowie XIV wieku. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za miejsce, jaką ma historię, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Jeżeli chodzi o kwestię zaparkowania, możecie podjechać sobie na parking bezpośrednio pod sam zamek. Za mną jest jeden parking, w tle widać już zamek, a tu naprzeciwko kolejny parking. Jeżeli zaparkujecie na dole, no to musicie się tylko przygotować na króciutki spacer pod górę. Natomiast jeżeli nie chce Wam się spacerować, możecie podjechać bezpośrednio na parking pod zamkiem. Zamek Wiśnicki powstał w XIV wieku jako obronna rezydencja rodziny Kmitów. Pod koniec XVI wieku warownia znalazła się we władaniu Lubomirskich i wtedy stała się jedną z najlepiej ufortyfikowanych twierdz w Polsce. Jak większość zamków w Polsce, zamek w Wiśniczu nie oparł się Szwedom i został przez nich znacząco zniszczony. Nigdy już nie odzyskał swojego blasku, ale dziś jest odrestaurowany i stanowi wspaniały ślad naszych dziejów. Wczesnobarokowy zamek z elementami renesansowymi zbudowano na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Zwieńczony jest czterema basztami w narożach. Od północno-wschodniej strony dobudowano kaplicę grobową Lubomirskich, a od południowo-wschodniej strony wolno stojącą tzw. kmitówkę. Na drugim piętrze, przy sali rycerskiej, mieści się galeria widokowa, z której podziwiać można okolice. Budowla otoczona jest fortyfikacjami bastionowymi z początków XVII wieku. Zamek w Wiśniczu to miejsce bardzo silnie związane z polską sztuką kulinarną. Jak dowiadujemy się podczas zwiedzania, to właśnie tutaj opracowana została najstarsza zachowana polska książka kucharska. Lubomirscy, jak większość XVII-wiecznej szlachty, lubowała się w urządzaniu często wielodniowych uczt. I właśnie to pozwoliło kuchmistrzowi Stanisławowi Czarnieckiemu zebrać najpopularniejsze w owym czasie przepisy i wydać je pod postacią książki kucharskiej. Jak na miejsce związane z
historią kulinarną przystało, na zamku w Wiśniczu możemy obejrzeć bogatą wystawę poświęconą sprzętom kuchennym. Możemy dowiedzieć się też, między innymi oczywiście, dlaczego na zamkach często była osoba zajmująca się dozowaniem przypraw dla kucharzy. Ku zdziwieniu wielu, podczas zwiedzania Wiśnickiego Zamku możemy odwiedzić również więzienną celę, która była miejscem dla osób, które odbywały karę. Jesteśmy już po zwiedzaniu i jakie pierwsze wnioski mi się nasuwają? No niestety słabe jest to, że w tym zamku tak naprawdę wszystko jest zrobione na nowo. W stylu barokowym, renesansowym, takim, który jest związany właśnie z tym zamkiem. Dzieje się tak, stało się tak dlatego, bo spłonął w całości. Ciekawostki, które zapamiętałem na świeżo, to to, że do 2019 roku toczył się spór między rodziną Lubomirskich a państwem polskim odnośnie praw do tego zamku. No i nasze państwo jakby wygrało ten spór i teraz zamek ten należy do państwa, nie do rodziny Lubomirskich. Kolejna ciekawostka, którą zapamiętałem, to układ gości i osób najważniejszych w sali stołowej. No, polegał na tym, że głowa rodziny, najważniejsza osoba, siedziała na początku stołu, obok niej po bokach najbliższe osoby i coraz dalej jakby siedziały te osoby niższe rangą. Do tego stopnia było to podkreślone, że osoby, które siedziały przy stole dalej, miały na przykład gorszą zestawę, a dodatkowo miały nawet inny kolor obrusu, czyli zazwyczaj te obrusy były szare. I stąd właśnie wzięło się powiedzenie czy przysłowie być na szarym końcu. Taka ciekawostka. Przypomniała mi się jeszcze jedna ciekawostka dotycząca z jednej z najbogatszych sal. Na pewno tam w trakcie widzieliście ją. Dotyczyła tej sali, która ma złote dodatki na suficie i generalnie jest najbogatsza. No i przykre jest to, że okazuje się, ona jest generalnie zrobiona, zaaranżowana na taki styl wenecki i na suficie tej sali można zauważyć, że są takie jakby luki w całych zdobieniach i w tych lukach są chmury, fragmenty nieba, sklepienia. No i pierwotnie w oryginale w tych otworach mieściły się właśnie sceny biblijne, natomiast teraz są tam właśnie fragmenty nieba i chmur i są one stąd, że pozostały po nagrywaniu tutaj w tym miejscu któregoś z filmów Agnieszki Holland. Dodatkowo na pewno da się zauważyć w tej sali to, że no niestety, bardzo niestety, mimo tego, że jest najpiękniejsza i najbogatsza, na podłodze leżą panele, więc została zrobiona i odnowiona w stylu, można powiedzieć, trochę nowoczesnym. Nie pasuje to trochę do wszystkiego właściciela, czy że tak powiem, instytucja, która zajmuje się tym zamkiem, mogła się bardziej postarać i położyć chociażby deski, które wpisywałyby się w ten klimat. No ale cóż. Mimo wszystko jest pięknie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak najbardziej zachęcam do odwiedzania tego miejsca. Jeżeli zwiedzacie zamki Małopolski, jak najbardziej. Jeżeli jesteście w okolicy, również jak najbardziej. Na pewno miejsce ciekawe,
czuć tego ducha historii w murach tego zamku. Zapraszam na Instagram i do innych moich odcinków. Do zobaczenia w kolejnym.